Cześć, w kolejnym dniu. Dzisiaj widzę, jak jest piękne słoneczko, chociaż słyszałam, w nocy padał deszcz. U nas dzisiaj był super stresujący dzień. Zana, wybieramy się do polskiej szkoły, jesteśmy już spóźnieni. James po prostu przyciska moje wszystkie guziki cierpliwości i jestem na pograniczu, żeby zaraz tutaj snap na niego. Jeszcze nie było rano mleka, także po prostu no, wszystko dzisiaj jakoś nie idzie zgodnie z planem. A wstałam bardzo wcześnie, żeby edytować dla Was film. Przed chwilą wyciągnęłam też swój aparat, żeby nagrywać dla Was vloga i okazuje się, że zostawiam kartę w domu pamięci, bo dzisiaj rano odgrywałam też głos do jednego vlogu. No także po prostu no, wszystko jakoś tak dzisiaj niezbyt się układa. Tak czuję stres i czuję nerwa. Mam nadzieję, że mi przejdzie, bo dzisiaj jest długi dzień, intensywny i będę pracować później z ludźmi. James, can you tell everyone why you don't want to be pain in the ass today? I'm tired. Gawowi wczoraj się nie udało, to ja dzisiaj wysyłam paczuszkę. Muszę maskę nałożyć. Pojechałam do domu, żeby wziąć baterię. Mam baterię. W akcie desperacji przyjechaliśmy do Aldi, bo widziałam, że mają też drzewkę, ale sprawdziliśmy. Nie wygląda ładnie i jestem po prostu wkurzona. Nie potrafię tego ogarnąć, jak bardzo jestem zdenerwowana, bo nigdzie nic z moim planem. Wy nam polecacie White Company, bo powiedziałam też o tym drzewku. Nie wiem, czy ja w ogóle to powiedziałam, ale chciałam kupić tą choinkę i nigdzie nie można jej zwrócić. Czy można zwrócić, ale nie można jej otworzyć, żeby zobaczyć, jak ona wygląda. No to nie wiem, czy warto, czy nie warto. Czas ucieka. Gabi do mnie też pisze. Gabi just sent me message that she's looking for the new Christmas tree as well and she gave up because they have one for 15 years. Our one is 11 years old? Yeah, 11 or 12. It's yeah. Yes, because we bought it in an old house when we looked at the rice, do you remember? That's right. It must be 12 years old. And it's not having a good day today. No, I'm not. Keep loving life. I'm really upset, Gavin. Okay. So we're Christmas not buying... is supposed to bring joy. It doesn't. Not stress and all that. But nonsense. I can't stop it. I don't know why. It's just like... You've narrowed it down to Blossom Hill and Balsam Hill. And the White Company. White Company. People say John Lewis is very nice as well. Okay. And there's that one in that garden centre as well. Yeah, but I don't know. Yeah, but you haven't looked at it. Did you look at it closely? No. So let's go look at that one. Okay, let's go. And then we'll go from there. But we've got the fanfare thing, and apparently the guy, he didn't call it to me, ze mną sprzątać, słuchajcie, bo ja wybrałam sobie ostatnią duty, bo ja lubię sprzątać, uwielbiam, szczególnie po takich imprezach. Ma COVID-a. I nie będzie, czyli to znaczy, że kto będzie sprzątał? Ja sama. This will fix the problem. Get that inside you. Yeah, get the spirit. Pokażemy wam, co kupiliśmy w Aldi. Jeszcze nie skończyliśmy zakupów, ale James can watch it. Znaleźliśmy taki you fajny... Think James watches your blogs? Mikroskop. And a present. 15 funtów kosztuje. I think I always wanted one. Like, sorry, I had one when I was a kid. Yeah, but you're a geek. Candy cane, oczywiście alkowy, miętowy. I tutaj jest truskawka, makaron. Deep, kiełbaski. Alex mnie pytał ostatnio o kiełbaski. Też mikołajki do kalendarza adwentowego. Mają też fajnego... To jest strong. Naprawdę fajnie. Kosztuje 3 funty. Smaczny. Tutaj warzywa na dole tam są. I tutaj jeszcze pokażę wam coś, świeczka z ich takiej kolekcji inspirowana jakimiś innymi firmami i pachnie bardzo ładnie męskimi perfumami. Gaw, mówisz, że to jest oud? Oud? Oud. Nie, naprawdę fajna. Wezmę, 4 funty kosztuje. Smells like Harrods. Okay. Yeah. Mój mąż mnie chyba bardzo kocha, bo zabiera mnie teraz do jednego centrum. No, I'm just saying that I think you must love me a lot because you take me to garden center. Exactly what it is. Really? Or you can't stand the moon. That's what it is. No. Boże. No, zrobiliśmy zakupy i zaraz musimy zjechać na ten Christmas fair. Bateria mi pada. Już nie mam dzisiaj szczęścia. No to jest właśnie pechowiek. O Gavin, widzicie jak jest kochane i przyjechaliśmy. Ale światło. Look at the light. It was raining last night really badly because I heard it last night. It was really. Oh, there is a Christmas tree. It's a good sign. Let's find your perfect Christmas tree. Let's see if they're not lying. Jak już tu jesteśmy, to zabiorę was do. Gavin, while we're here, let's just maybe just let's go and check. Yeah, let's just go look at the plants while we're here. Yeah, just you know why we're here. Yes. To jest, Gavin, this is a calming effect on me, no? Okay, stay in this house. Do you remember when I was looking for those for Absol? Stay here, I'll pick you up on Tuesday. Beautiful.
beautiful, but not for our house. This one, 37 tons only. This is unbelievable price. They are super expensive. Normally. Look at beauty. Oh my lord, Gavin. Could be that our Christmas tree. What's happening with our focus? Like our own marijuana tree. That's it, that looks a bit sketchy. That's begonia, apparently. That's what they all say. Oh my god. That's a begonia, that's a begonia. They're both begonia. This is you can't touch the leaves. I think I deserve some kind of happiness. Thank you. What you do? They are absolutely stunning. Look at the crazy one begonia as well. This is so nice. They've got like a begonia section. I love them. All those you call begonias are different. This is begonia, yeah. I don't get it. That one's kind of cool. I guess not. Which one? The one over. That's really nice. I like this one. Oh, we also like sale. Apartment. I found one here last time, and Aggie was actually like, oh, I actually like that one, and it was about, how much, was it like £300 or something stupid? Oh, look, this one. Was it that one? Was it that one? Yes, that's a nice one as well. 50% okay. Sale. It's meant to be £70. It looks like it's a bit smashed. No, I think it has, it's been infected. You're infected, but it'll be all right, because it's gone back, don't you know? That was nice, just like really white. Well, look, they cut it off. Locked look. It. Look. You always need to look underneath, and that indicates it's been eaten by something, so unfortunately. Oh, but there is another one up there. Oh my god, my dad will love me for this citrus tree. Oh, this one is even worse. That's not good. No, this is, but it's, you know, it's beautiful, but too risky. How about this one? No deal. Is this philodendron? Yes. For £5? This is the kind of thing that makes Aggie happy. Oh, what's wrong with you? You look a bit sad, but let me check. It's kind of one you'll put next to your plants and it'll kill all yours. I know. It'll spread something nasty. Let me see. No, it looks like it's been neglected, you know. I think £5. I might put him into rehab. Or what do you think? Or think this is maybe, it's actually been cold. I don't know. How about you, gentlemen? How are you doing? You're the same. They've been sick. Oh, this is so sad. And I love this one as well, Gavin. And the new leaf is coming. How much out. Is it? Surely they could do it cheaper than that. Because it looks like it's been really locked. Someone's got a little lawnmower. Oh my god, they've got an amazing selection. Look at this one as well. I used to have it. It's Philodendron Atom. £5. But again, they're sick. Okay, no point to risk it. Even though this one, I love you. See you later. Hope you send it. This is probably the diameter of a tree that was in the shop. That is definitely. We should measure it. I mean, it doesn't make a difference, does it, suppose? How much does that do for? £70. So if that tree is £70, so if I want to buy the fake one, that costs, I don't know, even £500, it will be still cheaper than they have this one every year. Aggie logic. Hold on, my card is in on the jacket. So the how can I do it? As in you haven't got it and you can't use it. So you either pay the full price or I might have back. It on my phone. My battery is dying, isn't it? It looks cool with the blue jacket. Okay, yeah. Let's look at the trees. Okay, so for example, this one's slim. 6 foot, £100. But it doesn't look that nice, no? Doesn't look attractive. It's just not dressed, that's why. Okay, look this one. Grant is £170.
What do you think of this one? I quite like that one. Well, look, it still has the... It doesn't help that it's like a bit off the floor, so you can't really judge how tall it is. I think our room is probably that high anyway. But that's why I was thinking 7 foot would be perfect. Yeah, I think you're right. A little bit bigger than that. I love those cushions as well. And the little hedgehog. Hello, you. Oh my god, this is the softest thing ever. Hello, gorgeous. Looks very rough, doesn't he? That looks so nice. Oh, Gavin, this is the topper. I actually like this one. That's nice. Is it too heavy, though? The problem is that... No. Yeah, that's all right. Gold. Do you like it? I like it. I would prefer maybe something a bit more sparkly, but I like this one. Aga, I want this. I like it as well. You could pass that'd be quite a feature. That'd be quite a feature in your living room. Oh, that's not topper. No, I think I like this one better. What do you think? They're both cool. They've got to be fairly light because the tops of Christmas trees always fall over. My odebraliśmy właśnie chłopców z polskiej szkoły. Dzisiaj James mówił, że pisał kartki dla ludzi z domu starców. To prawda, James? Tak. A Alex musi zrobić w domu. Co tam jeszcze? No i teraz jedziemy na świąteczny kiermasz z ich szkoły. Ciekawe, czy znajdziemy miejsce zaparkowania i ciekawe, jak to będzie wyglądało. Poprzez COVID wszystko jest na zewnątrz, czyli będzie zimno. No i mówię, mój dyżur zaczyna się o 3:00, czyli na sam koniec z sprzątaniem, no ale wydaje mi się, że tak jak pojedziemy na 1,5 godzinki, to będzie w sam raz atrakcji i potem ciekawe, czy chłopcy zostaną ze mną, czy nie wiem, jak to będzie. Bo to, jak mówiłam wam, pan się wyłamał, co miał mi pomagać. Może ktoś jeszcze inny zostanie, pomoże, no jakoś tam będzie, tylko nie wiem, gdzie to wszystko składować, ale... Domyślam się, że z wiadomych przyczyn nie będę mogła nagrywać wam tego wszystkiego ze względu na to, że nie chcę pokazywać dzieci po prostu, to nie jest fair. Ale może jeżeli będą jakieś, nie wiem, zabawy albo coś, to tak wiecie, od tyłu spróbuję, zobaczymy. Nie chcę naruszać niczyjej prywatności. Ja właśnie skończyłam moje duty. Tutaj pijemy też winko z Gawem. Even in the school you can find my one. A chłopcy mają teraz zajęcie, żeby składać hulajnogi na miejsce. No. Alex tam ciężko pracuje. Dobra, słuchajcie, idziemy do domu zaraz. Zimno już. Wracamy z łupami. Ja mam tylko pudełko puste. Wiecie co? Na koniec tam, bo ja byłam odpowiedzialna za sprzęt, jak wam mówiłam, była kompletna wyprzedaż i udało mi się kupić dla moich dzieci w szkole bardzo fajne gry edukacyjne po 20 pensów za sztukę. Także kupiłam. Mamy zapakowane tutaj właśnie całe te pudła, plecak i jeszcze coś innego. Ale taki kalendarz też mówiący o datach i o zegarach, no po prostu super edukacyjny. Za po prostu, James, chodź szybko, grosze. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Było naprawdę sympatycznie, dużo bardzo, nie było tak super busy, ale bardzo zimno. Wiatr wieje okrutnie i to się da czuć. Alex jakiś plecak znalazł, Chelsea, po prostu. Nie, ty to trzymasz. Zaraz jakiś kosz znajdziemy. To chciałam powiedzieć, że na końcu było też wino, grzane wino. I już humor się troszeczkę polepszył. Ale coś jeszcze chciałam wam powiedzieć, takiego dotyczącego tego właśnie... Aha, że ceny były bardzo w sumie przystępne. Udało mi się wygrać, tutaj wam wstawię zdjęcie. Była tambola, kosztowało to funta za 4 bilety. I udało mi się wygrać, pamiętacie co mówiłam wam o tej butelkowej imprezie w piątek, że James musiał, mógł przyjść do szkoły ubrany nie w mundurku, ale musiał przynieść jakąś butelkę jakiegoś alkoholu albo czegokolwiek. I wyobraźcie sobie, że udało nam się wygrać i wygrałam 2 butelki, jakieś piwo i winko różowe. Super, bo lubię winko różowe, także jak znalazł. Więc chciałam wam powiedzieć, że Alex przez nie wiem, ponad połowę czasu, kiedy tam byliśmy, nawet więcej, co robił, słuchajcie, nie chciał nic, kupił sobie takiego cupcake'a, kupił sobie lizaka i on chciał grać w piłkę i grał w piłkę z kolegami, słuchajcie. A ja wam nie powiedziałam, niech pochwaliłam się, że dostał w piątek certyfikat ze szkoły za to, że właśnie ma takie super osiągnięcia w piłce nożnej. Także no, mówiłam wam, że rośnie nam jakiś super zawodnik, znaczy super zawodnik, nie wiem na jakiej pozycji miałby grać, ale zobaczmy. Ciecza Lewandowski.
Słuchajcie, to jest nie do uwierzenia, co tutaj jest, się dzieje. To jest scenka z narodzin Pana Jezusa, tam jest aniołek. Jest trzech Mikołajów, no czterech nawet. Jest jeszcze Mikołaj, no to po prostu jest wszystko. No, słuchajcie, tu jest absolutnie wszystko. No. Two, three, four. No nie mogę, no. Maybe that's why that there is a box in front of the house. You know what? You could invite people just to come around. Amazing. And someone is actually doing it still. Oh wow. He's loving it. Okay, good for him. Nasze zdobycze z, chciałam powiedzieć, skarbuta, ale z Christmas Fair. No zobaczcie, takie świetne puzzle. 20 pensów. Taka zabawa z John Lewis. Moim dzieciom w szkole alfabet. No po prostu fenomenalny. Ja już dzwoniłam kumpeli, której to dam w klasie. Takie puzzle z układem słonecznym. Taka gra. Farmy, Heads and Tails. No, moim dzieciom to po prostu idealnie o zwierzątkach, jak się uczą. To jest super też dla bardziej spostrzegawczych dzieci. Waves, Wally, my lubimy. A to też jest super właśnie. I tutaj taka gra. I takie coś też. Tell the Time, zegarek. To. I tutaj jeszcze jakaś gra Rocket Game. A to ja wygrałam. Słuchajcie, ja wygrałam winko i jakieś Omega, co cokolwiek jest. I Jamesa oczywiście plecak sobie wziął. No, także... No. I słuchajcie, najważniejsza informacja dnia. Kupiłam choinkę. Znalazłam na eBayu. Nie ma stojaka, ale ja mam stojak. Kupiłam choinkę. Kupiłam choinkę. Chłopcy upali się, że jednak ubieramy choinkę. No, nasze klasyki. Ale czekajcie, najpierw trzeba światełka nałożyć. No, we don't put the star on, yeah. Nie, światełka, lights. To mój rower na sprzedaż. Zrobili to. Włącznie z dekoracją na dole, ich aranżacją. Sami ubrali choinkę. Po swojemu. Kolorowa na maksa jest. Ale przepiękna, z gwiazdą, którą dzisiaj kupiliśmy. Wyłączę światło. Zobaczcie, jak ładnie. Trochę mi wkurza te świętokrotne światełka, także można oczopląsz dostać, ale cudowna.